Bardzo ładnie, Rikusiu. Bardzo dobrze. Hello, Michał, pozytywny groomer. Riko, Jack Russell, 8 miesięcy na pierwszej wizycie adaptacyjno-zapoznawczej w salonie. Dlaczego warto przychodzić psami, Jack Russellami? No chociażby dlatego, żeby groomer ocenił typ okrywy włosowej. To jest mniej ważne, a najważniejsze jest to, żeby po prostu pies przyzwyczaił się do tego wszystkiego, co się dzieje w salonie i chociażby do miejsca, do różnych narzędzi, do różnych technik, do obcowania z personelem, więc wizyta adaptacyjno-zapoznawczą zrobiła Basia, która teraz jest tam. To ja. Słyszeliście? Kurczę, głosy jakieś. O, ktoś się śmieje, creepy. No dobra, i co było robione w ramach wizyty adaptacyjno-zapoznawczej? Przyzwyczajanie do wysokowydajnych suszarek, tu. Przyzwyczajanie do stołu, tu. Stół jest wysoki, jest regulowany, ma dosyć śliską powierzchnię, mimo wszystko. Przyzwyczajanie do takich, no, takich osób jak ja i Basia, do groomerów. Ale wszystko na spokojnie, z odpowiednią ilością czasu. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, owszem, cięcie pazurków, higiena uszu, sprawdzenie okrywy włosowej, jak piesek reaguje, również skóry, drobne cięcia, łapek. Więc o to chodzi, żeby na spokojnie mieć czas, by psiaka wdrożyć. A później pełna pielęgnacja, szata złamana, troszeczkę mi czasu potrzeba niż u szaty typowej szorstkiej, ale jest to szata złamana z tendencją do szorstkiej, ponieważ i głowa, i uszy, ogon obfity. Będzie to wszystko do trymowania. Ja jestem dobrej myśli, że nasz przyjaciel Riko będzie fajnie współpracował. Jak teraz? Riko, coś chcesz powiedzieć? Basiu, obsługiwałaś Riko, teraz robiłaś, ogarniałaś go. Tak. Jakie ocena? Trójka dostateczna? 5 z plusem. Pięknie, Riko, jesteś super dzielny. No idealnie. Naprawdę. Bardzo fajnie. Riko trochę się interesuje już podłogą, bo zaraz będzie czas na zabawę. Cześć.